Witamy wszystkich w cyklu Przy kawie o Rakowie. Jesteśmy w siedzibie klubu. To jest taki nowy cykl, który zamierzamy publikować około raz w miesiącu. Będziemy się tutaj spotykać z różnymi gośćmi. Nazywam się Marcin Rzeszowski, jestem pracownikiem klubu. Ze mną ten program będzie także prowadził Michał Cybulski. Dzień dobry. Pewnie większość osób zna. A dzisiaj pierwszym gościem jest pan Grzegorz Basiński. Proszę, Michał. Witam Państwa. Pan Grzegorz Basiński, syn największej legendy w historii Rakowa, syn Jana Basińskiego, wybitnego zawodnika, później wieloletniego trenera RKF Raków, ale nie tylko, bo przecież w Pana rodzinie więcej osób miało do czynienia ze sportem. Jakby Pan przedstawił, przybliżył swoją rodzinę i funkcje, jakie tutaj pełnił dziadek, ojciec, wujek. Oczywiście. Bardzo dziękuję za zaproszenie, za możliwość uczestniczenia w tych bardzo ciekawych programach. 95-lecie Robotniczego Klubu Sportowego Raków to taki moment podsumowania jednego z najważniejszych częstochowskich klubów. Także jeszcze raz podziękowanie w swoim imieniu rodziny Basińskich. I nawiązując już do Pana pytania, o pierwszym przedstawicielem naszej rodziny był oczywiście mój dziadek Mieczysław Basiński, który rozpoczął swoją przygodę z piłką nożną już w okresie międzywojennym, będąc wówczas zawodnikiem sekcji piłki nożnej RKS-u Skra Częstochowa. Natomiast był członkiem zarządu RKS-u Raków Częstochowa, więc od niego ta przygoda sportowa rodziny Basińskich się rozpoczęła. W okresie II wojny światowej natomiast dziadek był zawodnikiem tajnej drużyny Rakowa, o czym myślę, że za parę minut powiemy więcej. Po II wojnie światowej był działaczem, bo to jest między innymi rok 1945, odnowienie Rakowa już po zakończeniu okupacji niemieckiej, po zakończeniu II wojny światowej. To może bym za bardzo powiedział, bo pierwsze spotkanie odnawiające Raków to był marzec 1945 roku, czyli wojna jeszcze trwała. Natomiast później to jest rok 1949, to jest już jako Stal Raków odnowienie sekcji piłki nożnej i tutaj dziadek Mieczysław był jednym z tych osób, które tą sekcję odnawiały i tak z klubem związany był do końca swojego życia. Ja niestety dziadka nie pamiętam, zmarł w 1967 roku, a ja się urodziłem w tymże właśnie roku, ale już po śmierci dziadka. To jest ciekawy rok w historii Rakowa, bo wiemy, że w 1967 roku w lipcu Raków odniósł jeden z dwóch największych sukcesów w historii klubu. Grał w finale Pucharu Polski i przegrał po dogrywce z Wisłą, ale właśnie zaprosiliśmy pana Grzegorza do pierwszego odcinka, bo jest historykiem, jest... Powie nam o rzeczach, o których my wiemy niewiele, niektórzy pewnie nie wiedzą nic. Tutaj wielu zawodników, którzy grają dzisiaj w Rakowie, to nie są częstochowianie. Oni będą mieli okazję się dowiedzieć o początkach klubu. Jakby myślę, że wielu kibiców właśnie czeka na coś takiego, żeby się dowiedzieć, bo my jako kibice, ty masz tą wiedzę na pewno dużo szerszą niż ja. Ja mam dosyć okrojoną, a zdecydowana większość tych młodych ludzi, którzy chodzą teraz na mecze, sobie o pewnych rzeczach nie zdaje sprawy i po to chcieliśmy Pana zaprosić, żeby o tych początkach Rakowa Pan nam opowiedział. Pierwsza ciekawostka to myślę, żeby była taka, że Raków, gdy powstawał w marcu 2021 roku, to nie był na terenie miasta Częstochowa. Oczywiście. Myślę, że Panowie tutaj ze swoją wiedzą o Rakowie są zbyt skromni, bo tutaj i Pan tą wiedzę macie znakomitą. Ale ważne jest, żeby o tradycjach rakowskiej piłki nożnej, szeroko rozumianego sportu, tą wiedzę przekazywać kolejnym pokoleniom. I faktycznie Raków, mówię teraz o dzielnicy, wszedł w skład Częstochowy w roku 1928, kiedy Częstochowa została powiększona o Raków, o Dąbie, o część ostatniego grosza, bo część ostatniego grosza w 1915 roku została wciągnięta do naszego miasta, natomiast wcześniej wchodził w skład gminy Huta Stara.
A więc faktycznie, jak Pan tutaj bardzo dobrze powiedział, no sama nazwa, najpierw rok 1921 Rakowia, a później to się zmieniało i rok 1927 Raków, no to jest wzięte nie tyle od dzielnicy, a od osady. W Rakowie powstał klub sportowy Sparta Raków, klub inteligencki. I rok 1900, to jest tak samo jak Rakowia. Mhm. I w 1921 roku powstaje robotniczy klub sportowy Rakowia, który bierze pod uwagę właśnie te różnice społeczne. Panie Grzegorzu, w takim razie przejdźmy do Rakowa, do Rakowi, bo była Rakowia. Kto zainicjował ruch sportowy w Rakowie? Kto był pierwszym prezesem? Te takie pierwsze osoby, bo tam wiadomo, jest pierwszy prezes to jest Jan Łoboda. Federak, bardzo ważne nazwisko. Bardzo ważne i za chwilkę do niego przejdziemy, ale jeżeli można, bo wydaje mi się, to jest mój punkt widzenia, że historia czy Rakowi, czy później Rakowa, to jest realizacja pewnych słów Ignacego Daszyńskiego, jednego z przywódców Polskiej Partii Socjalistycznej, a Rakowia i Raków, one były przybudówką sportową tejże partii. Ignacy Daszyński miał pewien pomysł i jeżeli można, ja bym chciał zacytować i od tego zacząć słowa Ignacego Daszyńskiego, wielkiego polskiego patrioty, działacza politycznego. I Ignacy Daszyński w swoim artykule Rozwój fizyczny młodzieży robotniczej napisał, tutaj pozwolę sobie zacytować: robotnikowi potrzebne jest światło, świeże powietrze, woda, ruch dla przyjemności, a nie tylko ten katorżniczy. Należy przekonać robotników i ich młodzież, aby czas spędzony do tej pory w szynku przy kuflach piwa przeznaczyć na wędrówki za miasto oraz uprawianie różnych dziedzin sportu. A więc wydaje mi się, że tutaj jest taki pomysł kształcenia młodzieży robotniczej, tak jak u nas w robotniczym Rakowie. Jakże te słowa są, przepraszam, że prawda? Słowo teraz aktualne, prawda? Jeśli weźmiemy o to, co się dzieje teraz z młodzieżą, jak ta młodzież spędza teraz czas, prawda? Ponadczasowe tak naprawdę. Minęło niemalże 100 lat i słowa Ignacego Daszyńskiego, śmiało możemy powiedzieć, współtwórcy niepodległej Polski w 1918 roku, one, jak pan świetnie powiedział, nie straciły nic na swojej ważności, co no, mówi o dalekowzroczności tego człowieka, ale mówił również, jak wiele do dzisiaj mamy do zrobienia w tych środowiskach robotniczych, jakim do dzisiaj pozostaje Raków. I zgodzisz się, Marcin, że w szynku byśmy chyba woleli spędzać czas niż przy komputerze? No, na pewno. A minęło 100 lat. A jeszcze bardziej wolelibyśmy spędzać, jakby tutaj w gronie, przy piłce, na świeżym powietrzu. Ale zawsze można iść do szynku po treningu. Tak. Otóż rok 1905 to jest wybuch rewolucji oczywiście. I teraz to jest okres takiego bardzo silnego zespolenia tutaj robotników z inteligencją, o bardzo silnych wpływach Polskiej Partii Socjalistycznej, organizacji bojowej PPS-u. Dlaczego Rzeczpospolita Rakowska, teren zalik elektryfikowany, ogromna świadomość już robotników pod wpływem inteligencji Huty Częstochowa, walki o niepodległość, o prawa człowieka i o prawa socjalne. I tutaj powstało coś w rodzaju niepodległej Polski już wtedy. Jak wojska saskie chciały wejść, nazwano ją Republiką Rakowską. I kiedy wojska carskie tutaj chciały wejść, po prostu zostały rozbrojone i się wycofały. I tutaj był taka enklawa niepodległej Polski na tyle lat przed odzyskaniem niepodległości. To później się rozsypało. Przecież tutaj ukrywał się Józef Piłsudski. Panie Grzegorzu, to powstanie, tak? Myślę, że gdzie Raków zaczął grać w piłkę? Gdzie Raków zaczął grać w piłkę? Bo wiemy, że ten stadion, na którym dzisiaj tutaj się spotkaliśmy, powstał w 1955 roku. Tak jest. To jest zupełnie inna rzeczywistość. A do tego momentu Raków, gdzie grywał, gdzie się spotykał? Świetne pytanie. Powiedzmy, że przecież Raków wtedy nie był nawet na terenie Częstochowy wybitnym klubem. No nie, w zasadzie jeżeli chodzi o okres międzywojenny, to Raków był przede wszystkim klubem, jakbyśmy dzisiaj powiedzieli, amatorskim. Ogromne problemy z rejestracją tegoż klubu, ale to myślę, że o tym za moment. Natomiast
przełom wieku XIX-XX to była ogromna popularność sportów rowerowych. To zresztą znów obecnie widzimy. I w naszym mieście były trzy tory wyścigów rowerowych, zwane cyklodromami, z czego jeden o nawierzchni żwirowej znajdował się w Rakowie. I na prośbę Rakowi, jak i Sparty Raków, dyrekcja Huty Częstochowa zgodziła się, aby adoptować ten obiekt sportowy do użytkowania piłki nożnej. Gdzie on się mieścił? I teraz on mieścił się mniej więcej na wysokości skrzyżowania ulic Limanowskiego i Towiańskiego. Tutaj są pewne dyskusje, czy tak jak opowiadał mi mój tata, że on był po jednej stronie ulicy Limanowskiego, tam gdzie obecnie mamy bloki przy samym parku na Rakowie, są pewne świadectwa, że był po przeciwnej stronie ulicy, właśnie z tyłu za dawną apteką, jeżeli pamiętam, ona obecnie już nie istnieje, ale jeszcze kilka lat temu istniała apteka na ulicy Towiańskiego, że z tyłu za tą apteką był tenże stadion, ponieważ rzeczywistość naszej dzielnicy bardzo mocno zmieniła się po II wojnie światowej, powstały bloki mieszkalne, które przed II wojną światową w ogóle nie istniały, a więc początek był taki bardzo, bardzo skromny. Jeżeli można tutaj dodać, w jaki sposób zawodnicy, obojętnie czy to była Rakowia, czy to był później Raków, zdobywali środki na prowadzenie swojego klubu, to to jest, no, widać tą wielką pasję ich. Widać, że sport był czymś ważnym dla nich, dla ich rodzin, ponieważ cyklodrom nie był ogrodzony, w związku z czym nie można było biletów rozprowadzać. W taki sposób zawodnicy utworzyli teatr amatorski i utworzyli, już później jak był RKS Raków, oprócz teatru amatorskiego również sekcję mandolinistów. Występowali zawodnicy i występowali ich małżonkowie. Czyli to klub istniał na zasadzie takich dobrowolnych wkładek. Ależ jak najbardziej. I zarabiania przez występy właśnie przez występy. Sekcji amatorskich teatrów, czy sekcji mandolinistów. Już kiedy istniał RKS Raków, to była taka lista wspierająca działalność klubu i dobrowolne datki od miejscowych sklepikarzy tutaj były. Rozprowadzono również bilety w cenie złotówka i 50 groszy. Obecnie nam się to wydaje jakąś taką symboliczną zupełnie opłatą, ale jeżeli byśmy wzięli pod uwagę koszt przejazdu z Rakowa do centrum miasta, a pamiętajmy, że w tamtych czasach nie było MPK jak mamy obecnie, tylko były linie prywatne, no to 50 groszy płaciło się w jedną stronę. A więc te 50 groszy ówczesne to nie był mały pieniądz, to były pieniążki, no, dosyć konkretnie. Natomiast pieniążki zebrane, opłacano sędziów, kupiono gwizdek dla sędziego, co obecnie wydaje się, że rzeczą, no cóż to gwizdek, trzeba było go kupić. Zapraszano drużyny z zewnątrz, też opłacano je. Na transport wydawano te pieniążki. Z tym transportem bardzo różnie bywało, bo nieraz jeżdżono na gapę. Tutaj Władysław Bartolewski, często Rakowski, przepraszam, woźnica, darmowo zawodników Rakowa po prostu woził furmanką swoją. Podobnie na polecenie dyrektora Szwajkowskiego już w latach 30. woźnica woził na jakieś bliższe spotkania, a na dalsze była samochód ciężarowy. Czy ale wiadomo, jeżeli mogę jeszcze, bo tutaj na przykład Koplowicz, żydowski szewc w Rakowie, za darmo buty piłkarskie zawodnikom Rakowi czy Rakowa reperował. A więc to pokazuje, że ten Raków, czy wcześniej Rakowia, była pewną, no, skarbem tutejszym. Jeżeli ci ludzie, jak właśnie wspomniany przeze mnie pan Koplowicz, za darmo reperował buty, sklepikarze za darmo tam jakieś pieniążki dawali. A wiemy, że te czasy nie były znowu takie, że się ludziom przelewało. Więc słuszna taka sprawa. Oczywiście pamiętamy rok 1929 do 1933, to jest wielki kryzys światowy, czyli ogromne bezrobocie w Polsce sięgające nawet 40%, tylko że w Polsce ten kryzys trwał do 1935.
tamtego roku, 1935, a nie do 1933, jak na całym świecie. Więc mamy ogromne bezrobocie w Rakowie, a jednak wspierali oni Rakowię, czy później Raków. Była to dla nich też rozrywka. To pokazuje też to, co dla nas jest ważne teraz i dla wszystkich tutaj i w Częstochowie i w całym kraju. Taki lokalny patriotyzm, tak, do czego my chcemy się odwoływać, tak? I do, o czym wszyscy kibice mówią, taki lokalny patriotyzm. To właśnie to pokazuje, że to siedzi w nas, to jest w historii tego klubu, prawda? Czy są jakieś wzmianki o frekwencji? Ile ludzi oglądało? Czy gdzieś może pana ojciec opowiadał te pierwsze spotkania? Jeżeli chodzi o okres międzywojenny, trudno mi powiedzieć o frekwencji, bo po prostu nikt tego nie liczy. Przeglądając prasę lokalną od 1920 do lat 90. XX wieku, fakt, no lata 50., 57. są już Liga Zagłębiowska, czy później awans do drugiej ligi, 1962 rok, 67. Puchar Polski, no to są tłumy, zresztą to mi rodzice opowiadali, szło się oglądać mecze Wiktorii, szło się oglądać mecze Skry, szło się oglądać mecze Rakowi, Rakowa już wówczas. To było oczywiste, to były nasze częstochowskie kluby, z których wszyscy jesteśmy dumni. Jeszcze brygada, świetny zespół. Oczywiście. Natomiast przed II wojną światową, no pozwolę się opierać tutaj na tym, co powiedział mi mój tata, natomiast również i na takich własnych wyobrażeniach. Kiedyś przeglądając spis ludności Częstochowy tego okresu początku XX wieku, to tutaj nie ma żadnej propozycji rozrywki dla ludności. Zresztą o tym w pewnym artykule sprzed wielu, wielu lat napisałem. A więc ta piłka rakowska była pewnym takim światełkiem, że nie tylko właśnie, tak jak mówił Ignacy Daszyński, ta katorżnicza praca, ale również i ten oddech sportowy, a więc ludzi na pewno przychodziło sporo, ile nie jesteśmy w stanie powiedzieć. Bo powiedzmy, że Raków aż do 1957 roku, no bo to nie jest żadna tajemnica, że wcześniej Brygada, później tak Wiktoria jest. Iskra i dopiero Raków jako czwarty zespół był taką czwartą siłą w Częstochowie, aż do 1957 roku. Oczywiście. Nie da się tego ukryć, że Raków nie był wielkim klubem przez pierwsze 36 lat istnienia klubu. Lepsze wyniki osiągała Brygada, która grała w barażu Ekstraklasę, lepsze osiągała Skra, Wiktoria, a świadectwem tego jest choćby fakt, że wcześniej awansowały do drugiej ligi. Ależ, oczywiście, że tak. I tutaj ten rok 1957, to już istnieje szkielet tej drużyny, wówczas w lidze Zagłębiowskiej, która później będzie dobijać się do awans do drugiej ligi. Co stanie się faktem w 1962 roku. Jako czwarty zespół Częstochowy dopiero. Tak jest. Także całkowita tutaj racja, co w niczym nie umniejsza, a nawet podkreśla tą ogromną taką pracę społeczną, no właśnie, czy doktora Baścika, czy Mariana Federaka, czy prezesa Łobody, czy Józefa Baranowskiego, to są te wielkie nazwiska przedwojennego Rakowa, czy wcześniej Rakowi. Natomiast jeżeli można tutaj, można tutaj przytoczyć pewne wyniki, otóż do największych sukcesów Rakowi w pierwszych 2 lat po powstaniu klubu było pokonanie 4-2 Iskry Siemianowice Śląsk, mistrza Śląska, a także zwycięstwo 3-1 w 1923 roku z ówczesnym wicemistrzem Polski i FC Katowice. Od powstania Rakowi i późniejszego Rakowa do tych czasów już II wojny światowej, jakie były najważniejsze nazwiska, czyli te legendy, które warto pamiętać i o których wszyscy chcą się dowiedzieć, musimy się dowiedzieć. Tak. Znaczy tutaj kilka nazwisk już padło. Ale może pokrótce... Ja bym chciał podkreślić dwa, jeżeli można, ale tutaj, bo padło nazwisko Jana Łobody, doktora Baścika, ale dla mnie takimi bardzo ważnymi osobami, niczym nie ujmując innym, to jest Marian Federak, który nie był częstochowianinem, nie był rakowianinem, urodził się w 1901 roku w Bliżynie koło Starachowic. Marian Federak
to taki symbol właśnie tych wspaniałych społeczników, którzy poświęcili się sportowi częstochowskiemu, tutaj rakowskiemu. W 1939 roku zmobilizowany, walczył jako obrońca naszego kraju, następnie przeszedł do konspiracji. W 1944 roku aresztowany przez Niemców, więzień obozów koncentracyjnych Gross-Rosen i Mauthausen-Gusen, i tam został zamordowany. I tutaj wielki szacunek dla Rakowa, ponieważ kiedy tutaj pan Michał zna doskonale zdjęcie, kiedy w 1957 roku fundowano pierwszy sztandar Rakowa i zdjęcia z tego się zachowały, tam były takie tabliczki z nazwiskami fundatorów. Ten sztandar niestety zaginął i to jest problem, ale myślę, że wielki apel. Poszukujmy tego pierwszego sztandaru z 1957 roku, ponieważ zaproszono właśnie wdowę po Marianie Federaku i ona tam przybijała tą tabliczkę pamiątkową i to był szacunek klubu dla swojego wielkiego działacza okresu dwudziestolecia międzywojennego, jakim był Marian Federak. I ja w jednym z wywiadów dla naszej Gazety Wyborczej w Częstochowie tak pozwoliłem sobie zasygnalizować, że dobrze byłoby, żeby w naszym mieście ten tak zasłużony człowiek miał swoją ulicę. Natomiast zawodnikiem no to był Józef Trauc. Tutaj mój tata zawsze z najwyższym szacunkiem mówił o Józefie Traucu, nie wspominając, bo to już wiem od mojego wuja Bolesława, że to właśnie Józef Trauc namówił mojego ojca Jana Basińskiego do gry w piłkę nożną, widząc w nim, że to jest jakaś tutaj osoba umiejąca grać w tą piłkę nożną. No więc no był mentorem w rzeczywistości mojego taty. Sam Józef Trauc, oprócz tego, że był najlepszym zawodnikiem RKS-u. A jak to była pozycja? On był napastnikiem o pięknym uderzeniu z obu nóg. Jak mój tata wspominał, był postrachem zawodników, przepraszam, bramkarzy Częstochowy całej. Był zawodnikiem tajnej drużyny i był współtwórcą tajnej drużyny Rakowa z okresu II wojny światowej. Natomiast w 1943 roku postrzelony w kolano, no, uniknął aresztowania, ale ta noga źle się zrosła. Kariera jak gdyby... Kariera została złamana. I tutaj znów wielki szacunek dla klubu. Po II wojnie światowej też wcale nie lekkie czasy. Też bieda, zniszczenia, w pewnym momencie utrata własnego obiektu, ale klub wystarał się o dwukrotną operację nogi, tej rannej nogi w klinikach warszawskich, ale okazało się, że niestety nie dało się tej nogi naprostować. Józef Trauc został działaczem odnowionego w 1945 roku RKS-u Raków. Zmarł w 1971 roku i pochowany jest na cmentarzu Raków, gdzie spoczywa razem ze swoją małżonką Zenobią z domu Berozińską. I to też troszeczkę tak historia rakowska, pochodząca z Dąbia, czyli tam, skąd pochodził mój dziadek Mieczysław, skąd mój Panie ojciec Jan. Możemy powiedzieć śmiało, że Józef Trauc, żeby to podkreślić, był najlepszym zawodnikiem Rakowa 21-45 tego okresu. Bezwzględnie tak. Ważne nazwisko. Bardzo ważne nazwisko i proszę panów, kiedy ukazała się pozycja książkowa 50 lat służby sportu RKS Raków, ważna rzecz, na 50-lecie klubu, tam jest taka lista 10 najlepszych i mój tata jest drugi. Tak, ale on mi opowiadał, tam nie ma Józefa Trauca, a powinien być. Dlaczego go nie ma? Bo już pokolenie jego odeszło. I już nie miał kto przekazać tej wiedzy i tą wiedzę mój tata mi przekazał. Gdybyśmy dzisiaj zrobili taką 50-kę, to musiałby tam być. Tak. I tata mi właśnie mówił, żeby tą pamięć o Józefie Traucu przekazać kolejnym pokoleniom, bo to znakomity zawodnik RKS-u Raków, trudnych czasów, tej przedwojennej biedy, koszmaru okupacji niemieckiej, ranny, po wojnie działacz sportowy.
klubu. A więc to są dwie takie dla mnie symboliczne postacie przedwojennego Federak i wojennego. Tak, Marian Federak. Marian Federak jako działacz. Józef Trautz. Tak, Marian Federak jako działacz. Inicjator i Józef Trautz jako zawodnik. Wspomnijmy też o pierwszym prezesie. Czyli Jan Łoboda był pierwszym prezesem. Chyba mieli takie podzielone role, z tego co czytałem. Federak i Łoboda, oni w tym pierwszym okresie, takim najważniejszym, no, przyczynili się bezpośrednio do powstania Rakowi. 38 rok. Czyli w 38 roku Raków zdobywa do klasy A. Mistrzostwo klasy B, i wchodzi do klasy A. I to jest taki pierwszy ważny... I to jest, tak, to jest bardzo ważny moment, bo wtedy już, to nie są te rakowskie, tylko Opłotki, to już jest... To już jest pełną gębą. Poważna liga wtedy. Tak, Częstochowska. Ja myślę, że to jest dobra taka klamra, żeby zakończyć ten pierwszy odcinek, tak, tą naszą pierwszą część serii przy kawie o Rakowie. Też prośba też ode mnie i od Michała do ludzi oglądających, do kibiców Rakowa oglądających ten program, aby zasygnalizowała, czego może chcecie się dowiedzieć, co poprawić. Oczywiście też jest to pierwszy tego typu materiał nasz, także będziemy się pewnie też rozwijać pod względem technicznym, także prośba o wszelkie... Zdajemy sobie sprawę, że ciężki był to dzisiaj odcinek do oglądania, bo rozmawialiśmy o rzeczach, które się odbyły tak dawno temu, nikogo z nas nie było na świecie, ale myślę, że ciekawy to był odcinek. No, ocenią widzowie ocenią. Jeszcze raz dziękujemy bardzo. Bardzo dziękuję za przybycie. Do dyspozycji jestem. Do zobaczenia. Przy następnych spotkaniach. Dziękujemy. Dziękuję.